Proszę Państwa, 8 marca, w Dniu Kobiet, prezes Zachemu opublikował list do pracowników. Ja może przeczytam Państwu ten list. Otóż prezes pisze tak. Szanowni Państwo, pracownicy Zachemu i spółek grupy Zachem. W 2009-2010 roku Zachem zanotował straty i nie zdołał przezwyciężyć przyczyn powodujących brak rentowności na sprzedaży swoich głównych produktów. Na domiar złego analitycy rynku stawiają pesymistyczne prognozy, że taki stan rzeczy utrzyma się w 2011 roku, a jest realna groźba, że zewnętrzne warunki mogą jeszcze się pogorszyć. Jak Państwo wiecie, zarząd spółki w 2010 roku zrealizował w pełni zapisy programu rozwoju i restrukturyzacji grupy kapitałowej Zachem na lata 2010-2012 w części, jaka była przewidziana na ten rok. Jest to dokument, w którym zarząd zdefiniował działania, które powinny przywrócić i utrwalić efektywność naszej firmy. W efekcie zrealizowania celów przyjętych na 2010 rok znacznie poprawiliśmy efektywność Zachemu, co okazało się jednak niewystarczające wobec warunków rynkowych i prognoz na bieżący rok. Rynek na nasze wyroby prognozuje bardzo źle ceny zaopatrzenia, zbytu, rozwój konkurencji. Bez kolejnych inicjatyw w dziedzinie organizacji i zarządzania spółką, bez wytyczenia nowych kierunków produkcji, bez podejmowania bezzwłocznie decyzji przynoszących wymierne skutki, może powtórzyć się wynik 2010 roku, a to oznacza, że staniemy na granicy upadłości. Zarząd Zachemu nie może tego zaakceptować. Uważamy, że mamy w spółce potencjał do zrealizowania dalszych koniecznych zmian. Oczekiwania właściciela co do podjęcia pilnych działań ratunkowych są w świetle faktów oczywiste. Ciech udzieli nam wsparcia, ale tylko pod warunkiem, że pokażemy determinację i taką wolę działania, która da gwarancję uzdrowienia ekonomiki naszej spółki. Zarząd spółki wierzy w przyszłość Zachemu i liczy, że nie zabraknie wszystkim determinacji, by przywrócić naszym zakładom rentowność uzasadniającą dalsze istnienie i pozwalającą planować rozwój i przyszłość. Z taką myślą podejmuje bieżące działania Konrad Mikołajski, prezes Zachemu. Drodzy Państwo, wyniki Zachemu wyglądają bardzo źle. Otóż od zmiany zarządu Zachemu, od przyjścia pana Konrada Mikołajskiego, zysk Zachemu systematycznie spada, a od 2009 roku ten zysk jest ujemny i wynosił w zeszłym roku minus 40 kilka milionów. Wiemy, że zysk Zachemu za 2 miesiące obecnego roku to jest minus 20 milionów złotych. To jest rzeczywiście sytuacja, która prowadzi wprost do bankructwa tej firmy, która dzisiaj zatrudnia 1132 osoby, plus około 300 osób w spółkach, które są od Zachemu zależne. Także bankructwo tego przedsiębiorstwa oznaczałoby rzeczywiście katastrofę w naszym mieście.